Wybierzmy się tym razem do Genui i to wszystko, co tutaj mamy, przyda nam się, żeby zrobić jarzynową zupę genueńską. Potrzebujemy do tego z 10 deko fasoli, oczywiście tą fasolę ja wrzuciłem dzień wcześniej do wody, żeby namokła. Potem w tej samej wodzie będzie ona gotowana. 3 nieduże bakłażany z 25 deko cukinii, kapustę włoską, 5 pomidorów, z pieczarki z 75 deka, troszeczkę makaronu ze 25 deka, 5 deka parmezanu, oliwę albo olej, sól, pieprz i jeżeli ktoś będzie miał pesto, to pesto, jak nie, to może bazylię dorzucić. Więc zaczynamy od tego, że najpierw naszą fasolę, która już namiękła, przynajmniej przez 45 minut gotujemy w wodzie. Bakłażany, cukinie czyścimy, kroimy, my oczywiście myjemy, wcześniej kroimy w kostkę, szatkujemy naszą kapustę, pomidory siekamy i pieczarki kroimy w plasterki. Fasola nam się fajnie gotuje, zostawiamy, jak mówiłem, 45 minut, a w międzyczasie obieramy bakłażany, cukinie w kostkę, szatkujemy naszą kapustę, pomidory i pieczarki obieramy, tak żeby wszystko do jednego pojemnika gdzieś tam przez te 45 minut przetrzymać. Do wody dodajemy troszeczkę oleju albo oliwy, to wtedy ani fasola nie będzie nam się sklejać, ani nie będzie nam się sklejać makaron, który później dodamy. Jest to taki fajny, uniwersalny sposób. O, jaki potężny stos nam się zrobił. Więc to sobie poczeka te 45 minut, aż fasola się ugotuje. Kiedyś twierdzono, że pieczarki nie mają żadnych wartości odżywczych, mają tylko smakowe. W ogóle grzyby, że takie tylko wartości smakowe posiadają. Potem jednak tą tezę obalono. Między innymi niedawno czytałem fajny artykuł na temat tego, w jaki sposób sportowcy chińscy się dopingują. Po prostu jedzą opieńki. Więc może po prostu ta zupa genueńska, jarzynowa, też będzie taka troszkę dopingowa dla nas. Zobaczymy. W każdym razie pieczarki w niej również są. Następny krok to wszystkie nasze warzywa razem z grzybami wrzucamy do wody z fasolą i trzymamy tak z 15-20 minut, żeby się wszystko ugotowało. Warzywa mogą być takie, no nie aż takie miękkie, ale żeby były, na pewno muszą stracić troszeczkę na swojej objętości. Widzimy, że warzywa nam się już skorczyły. Jeśli ktoś ma pesto, bazylię, to w tej chwili może ją dodać. Jeśli nie, to po prostu samą bazylię może dodać. Ja to akurat zrobiłem na bazie samej bazylii. I 25 deko do tego makaronu. Dorzucamy i gotujemy. Kiedy zupa już będzie dokładnie zagotowana, nalewamy ją do talerzyków i posypujemy parmezanem. I w ten sposób mamy wspaniałą jarzynową zupę genueńską. Życzę wszystkim smacznego.